bardzo, że mogę, że tak powiem, w takim gronie, znaczy na jakimś forum się wypowiedzieć. Nazywam się Kasprzyk Artur, jestem z zawodu w ogóle ogrodnikiem i wykonuję ten zawód. Na czym polega praca ogrodnika? Wszystko, co jest związane w zasadzie z ogrodem, od tworzenia tego ogrodu, pielęgnacji, czyli opiekowanie się tymi roślinami, czy w ogóle zrobienie ogrodu od podstaw, trawnika, jakieś rabatki, prawda? To wszystko, co jest związane z roślinami. No co tutaj więcej można powiedzieć? W zasadzie jak się wchodzi do ogrodu, to jest cały czas jakaś praca, coś sobie każdy znajdzie. Także tam są jakieś różne pergolki, prawda, trzeba coś posadzić, coś przyciąć, coś wyciąć, prawda, albo coś zbudować, prawda, też. Także tak ogrodnik to dosyć musi się na wielu rzeczach znać, że tak powiem. No, na roślinach też przede wszystkim, wiadomo. Jak wygląda dzień pracy ogrodnika? Ciekawe pytanie. Wstaję rano, jak wschodzi słońce. Wiadomo, ogrodnik to jest raczej praca sezonowa, więc trzeba wykorzystać każdy nadarzający się dzień, jak jest siła oczywiście. No i 12 godzin pracy w ogrodzie, tak to wygląda. Jak jest sucho, trzeba podlewać. Jak coś trzeba posadzić, to trzeba coś posadzić. Albo coś tam, prawda, przyciąć, w zależności co tam klient wymaga, prawda, od ogrodnika. Czy jest to praca samodzielna? No właśnie to jest też, zależy od klienta, prawda, jeżeli tak mówię, zleceniodawca jakichś prac jest taki właśnie, że rozumie, jak to wygląda, że to nie jest, to jest praca w przyrodzie, prawda, nie wszystko się da zrobić na już, prawda, i czasami jak jest wyrozumiały klient, no to właśnie raczej ogrodnik ma wolną rękę, no jak jest dobry w tym, co robi, to raczej przekona klienta, czy tam zleceniodawcę, chlebodawcę, jak go tam nazwiemy, prawda, no i tak jak pani słusznie zauważyła, w zasadzie ogrodnik ma dość wolną rękę w tym, co robi. Na czym polega sezonowość tej pracy? W zasadzie można powiedzieć, że od rozmarznięcia ziemi do zamarznięcia ziemi. Ogrodnik ma pracę w ogrodzie. Od kiedy do kiedy średnio trwa sezon? No, marzec, bym powiedział, nawet czasami luty. I w listopadzie często jeszcze się pracuje. Czy pracuje pan w weekendy? No, w niedzielę raczej nie. Często pracujemy i w sobotę. Czym zajmuje się pan, kiedy nie ma sezonu? Odpoczywam. Po całym zmęczonym sezonie, męczącym. Ale no wiadomo, zimą też jakieś pracy tam człowiek, że tak powiem, szuka. No to jest odśnieżanie, chociażby ocieplanie tych roślin też, prawda? Tam w grudniu może być. No ogrodnicy co? Mogą sprzedawać choinki, które wyprodukują. Także to jest... Często ogrodnik jest i producentem tych roślin. Także no w dzisiejszych czasach to trzeba być bardzo uniwersalnym, żeby mieć po prostu tą pracę. Jak młody człowiek może zostać ogrodnikiem? No, musi troszeczkę, na pewno musi go to interesować. Poczuć takiego przyjemność, prawda, z obcowaniu z tymi roślinami. Takiego jakiegoś bakcyla w tym kierunku, a potem już ogrodnictwo to dosyć szeroka dziedzina i coś tam każdy dla siebie może znaleźć, prawda? Jeden będzie dobry w projektowaniu tych ogrodów, inny będzie dobry właśnie w opiekowaniu się. Także tutaj jest dość duże pole manewru. Czy trzeba skończyć jakąś szkołę? Nie no, szkoła jak najbardziej wskazana z odpowiednimi jakimiś fachowcami. Dobrzy nauczyciele, mile widziani w każdym zawodzie, także na pewno wiedza wiedzą i praktyka, jak jest ktoś dobry, to myślę, że będzie zadowolony. Jaka jest droga do zostania fachowym ogrodnikiem? No i chyba dłużej bym powiedział, że szkoła, a później jakieś 3-4 lata przynajmniej jakiejś takiej praktyki, no i on już coś będzie wiedział, ale ogrodnik się uczy całe życie. Tak jak i człowiek, także, bo to ciągle coś nowego się wydarza, także
Na przykład rośliny, które kiedyś nie miały żadnych szkodników, chorób, teraz są bardzo wrażliwe. Kiedyś uchodziły, że tego nic nie je, tego nic nie ugryzie, nie zachoruje. Po latach wszystko się zmienia. Także praktyka w zasadzie cały czas. Ile lat trwa edukacja w technikum ogrodniczym? Technikum to jest tam, to ona jest 5-letnia, zawodówka, nie wiem czy teraz tam jest. Czy są studia wyższe edukujące w tej dziedzinie? Są, przecież jest i jak to jest... Tak, tak, ale głównie tam z tym, co ja się spotykam, że tak powiem, absolwentami, to są architekci krajobrazu. No to taki właśnie człowiek, który musi się znać na roślinkach, wiedzieć jak one rosną, no żeby móc tworzyć te ogrody, prawda? No ale to już trzeba naprawdę, żeby takim być dobrym architektem krajobrazu, to trzeba mieć, to te studia nie wystarczą, to potrzeba ze 20 lat. Praktyki i wtedy myślę, taki architekt z prawdziwego zdarzenia zrobi ogród, że ktoś będzie zadowolony. Tak. Czy pan jako ogrodnik też tworzy ogrody? Tak, tak. Powiedzmy na mniejszą skalę. A jeżeli czuję się jak słabszy w czymś, to mam mocniejszych od siebie przyjaciół, że tak powiem, z branży. O, na tej to zasadzie polega. Jak ja czegoś nie wiem, no to telefon do przyjaciela, prawda? I to tak działa. No. Jakie są wady i zalety tej pracy? Na pewno wadą to jest to, jak się ma rodzinę, no że nie ma go permanentnie w domu. 12-16 godzin trzeba pracować. No u siebie, to tak jest. I to jest, a zaletą, no właśnie ta niezależność, o której pani mówiła, że można powiedzieć, że dzisiaj zrobię sobie wolne, bo mam już dość, nie? Tylko, że długo to nie potrwa, oczywiście, jak w każdym zawodzie. Ale to jest zaleta jednak na pewno, bo to tak uważam, bo to daje jakąś takie poczucie no, spełnienia może. No. Czy lubi pan swoją pracę? Tak jak się zastanawiam, chyba raczej powiem, że tak. Chociaż czasami jak muszę wstać o trzeciej, gdzieś to różnie, różne myśli człowiekowi chodzą, albo wracam o 10 wieczorem po pracy do domu, nie? No ale to chyba każdemu człowiekowi do takiej myśli przyszły. Ilu jest trudnych klientów? Nie można narzekać ostatnio. No, w tym roku na przykład, nie, w tamtym. Na 10? Na 10 to załóżmy, że jeden. Chyba nie. O, można tak przyjąć, jeden. Będzie jeden. Jakie jest pana hobby? No właśnie ornitologia. Hobby to jest właśnie w zasadzie podglądanie natury. Ale głównie ptaszki, ornitologia. Czy gdyby wygrał pan w lotto, nadal pracowałby pan jako ogrodnik? Wie pani, on by był właśnie, tak jak żeśmy rozmawiali wcześniej, podobny trochę. Tylko tyle, że bym był sobie ogrodnikiem dla natury. Coś bym z tego miał, co ja bym chciał i coś ta natura by miała ode mnie.